pomiędzy Amsterdamem i Hagą w miejscowości Lise znajduje się ogród Keukenhof, czyli ogród kuchenny. Na obszarze 32 hektarów rozkwita tu wiosną ponad 7 milionów kwiatów cebulowych, tulipanów, hiacyntów, krokusów, narcyzów i lilii. Ogród jest jedną z największych wiosennych atrakcji Holandii. Odwiedzają go corocznie setki tysięcy turystów. W 2018 roku był udostępniony dla zwiedzających w okresie od 22 marca do 13 maja. Wokół ogrodu Keukenhof rozciągają się rozległe pola tulipanów. Wiatrak pozwala spojrzeć z góry na ogród i otaczające go pola. Tulipany na polach nie są uprawiane na kwiaty, lecz na cebulki, dlatego po przekwitnięciu zostaną po prostu skoszone. Jest tu też aleja azalii, ale one jeszcze nie w pełni się rozwinęły. W ogrodzie jest 5 pawilonów. W pawilonie nazwanym Beatrix urządzono wystawę storczyków. Kolejny pawilon, Willem Alexander.
pawilonie Oranje-Nassau można obejrzeć m.in. dekorację weselnego stołu. Nad wodą zlokalizowano pawilon Wilhelmina. Przejście przez wodę stanowi dodatkową atrakcję dla zwiedzających. Zegar słoneczny. Po ścieżkach ogrodu można by krążyć bez końca i odkrywać kolejne malownicze zakątki.